Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Myra. Witam Was w pierwszym odcinku testowym, w którym będę sprawdzać, jak działają produkty, które otworzyłam w zeszłym tygodniu w kwietniowym pudełku Be Glossy. Zapraszam. Przyszła kolej na nasze żelowe płatki pod oczy. Moja skóra pod oczami jest oczyszczona, ususzona i jest tak naprawdę w 100% przygotowana na przetestowanie tych płatków pod oczy. Mam już w miarę otwarte płatki. Zaraz sięgnę po lusterko i spróbuję je przykleić. Oba płatki mam już, jak widzicie, przyklejone. Teraz niestety pół godziny trzeba odczekać, żeby zaczęły działać. Czas trzymania płatków dobiegł końca. Sprawdźmy, czy coś się zmieniło. Powiem szczerze, że no ciężko będzie to ocenić tak naprawdę po jednym użyciu, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to produkt, którego chciałabym używać regularnie. Moją największą obawą w stosunku tych płatków było to, że w związku z tym, że zawierają masę perłową, są strasznie świecące. I bałam się, że po pół godzinie trzymania tego na twarzy część tego, nazwijmy to brokatu, zostanie mi pod oczami i będzie się strasznie świeciła, ale tak się nie stało, więc jestem zachwycona. Ponadto płatki delikatnie tylko pachną, więc nie jest to żaden intensywny zapach, który by nam jakoś przeszkadzał w trakcie stosowania. Co więcej, po nałożeniu tych płatków za pierwszym razem są przyjemnie chłodne. Więc to też jest jakiś ich pewien plus. Stosuje się przyjemnie. Najgorsze jest czekanie przez te pół godziny, ponieważ jeśli bym je położyła tylko na twarzy i leżała, to prawdopodobnie nie byłoby z tym większych problemów. Jednak ja je założyłam na twarz i trochę w nich chodziłam, trochę coś robiłam, żeby po prostu nie przeleżeć tego czasu bezczynnie. I niestety płatki mi troszkę zjeżdżały, więc co jakiś czas musiałam je po prostu poprawiać, żeby mi w ogóle nie zjechały gdzieś na połowę policzków. Aczkolwiek wydaje mi się, że poniekąd trochę mi te wory rozjaśniły. Co prawda nie jest to jakiś super mega efekt, ale ja jakąś różnicę widzę. A ponadto świetnie nawilżają tutaj okolice oczu. Więc wydaje mi się, że chcę i będę je regularnie stosować, a 4,99 to nie jest tak naprawdę dużo pieniędzy, więc na pewno warto. Brakowało mi także jednej tylko jakiejś krótkiej instrukcji. Fajnie by było, jakby na pudełku gdzieś znajdował się jakiś mały rysunek, jak te płatki założyć, bo oczywiście blondynka. Źle je za pierwszym razem założyłam. Znaczy pod jednym okiem były założone ok, w tą stronę, a drugi założyłam też w tą stronę, po czym stwierdziłam, że to jednak nie tak i przekleiłam go na szybko. Więc to taki mały minus, ale fajnie jakby coś takiego na pudełkach się znalazło dla takich blondynek jak ja. Jeżeli miałabym ocenić te hydrożelowe płatki pod oczy w skali od 1 do 5, chyba z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że te płatki oceniam na 5. Po pierwsze, mają bardzo przyjemny zapach. Po drugie, mają bardzo fajną, żelową konsystencję, którą bardzo łatwo się aplikuje. Co do aplikacji,
Były momenty, że niestety zjeżdżały spod oczu te płatki, ale to jest taki drobniutki minus, który jak dla mnie nie ma żadnego wpływu na nic. Działanie, mimo że no, nie zlikwidowały mi od razu worów pod oczami, nic by raczej ich od razu nie zlikwidowało. A co więcej, nawilżyły okolice oczu, to kolejny wielki plus. Poza tym ich cena jest tak po prostu niewielka, że no szkoda ich nie kupić. Jak dla mnie 5 na 5, piąteczka, kolejny produkt. Teraz nadszedł czas na nawilżenie pozostałej reszty twarzy. Do tego użyjemy kolejnego produktu, czyli kremu od Bioderma. Powiem Wam szczerze, że najdłużej, bo codziennie przez 7 dni testowałam krem z Bioderma. Jak wiecie, za pierwszym razem porównałam zarówno Bioderma, jak i wcześniejszy krem z zeszłego miesiąca. Był to krem nawilżający Bandy. Na początku nie widziałam między nimi różnicy. Oprócz tak naprawdę gęstości, bo Bandy jest lżejszy i bardziej taki płynny. Natomiast Bioderma jest bardziej gęsta, aczkolwiek wchłaniają się zarówno jeden, jak i drugi bardzo dobrze. Aczkolwiek powiem Wam, że nie mogłam zauważyć tego efektu rozświetlenia twarzy. Po stosowaniu tego kremu kilka dni pod rząd faktycznie to rozświetlenie widać. Przez chwilę się martwiłam, że po zrobieniu sobie makijażu będę się za bardzo świecić, aczkolwiek nie było tragedii. Mam nadzieję, że jeżeli zobaczycie za moment moje wyzwanie, gdzie malowałam się cieniami Catrice, które również były w pudełku, to świecenie się twarzy gdzieś tam można zauważyć, aczkolwiek wydaje mi się, że nie ma takiej tragedii. Jak dla mnie fajny efekt, bardzo fajny krem. Podtrzymuję swoją ocenę. 4,5 czy piąteczka? Wydaje mi się, że piąteczka. Zdecydowanie. Postaram się w równie ekspresowym tempie opowiedzieć Wam o paletce od Catrice. Efekt jest trochę kiepski, w sensie naprawdę dużo razy próbowałam się tym najjaśniejszym cieniem pomalować, żeby w ogóle coś było widać. W założeniach było, żeby później tym ciemnym czy ciemniejszym kolorem pomalować sobie dolną linię powiek, ale powiem Wam szczerze, że próbowałam użyć tego ciemniejszego różu i tego błyszczącego, i tego nie było widać. Nad tym ciemnym się już nie zastanawiałam, bo stwierdziłam, że nie ma to większego sensu. Może jednak powinnam, może wtedy efekt byłby lepszy, no ale nie wyszło. Chciałam Wam też zaprezentować kolory, żebyście zauważyli, jak to wygląda na mojej ręce, ale tak naprawdę widać tylko ten najciemniejszy kolor. Powiem Wam tak. Wydaje mi się, że każdy indywidualnie znajdzie w tej paletce swoje plusy i minusy. Minusem jest chociażby to, że mimo że stosujemy jakiś ciemniejszy kolor, czy jaśniejszy i ciemniejszy, nie widać między nimi żadnej różnicy. Może to być problem dla wielu osób, w sensie ta paletka może im przez to właśnie nie podejść. Cienie się troszeczkę sypią, ale mówię, wszystko zależy od tego, co kto lubi. Ja z Catrice mam jeszcze jedną paletkę. Cienie są też tak delikatne jak te, więc mnie po prostu te kolory nie do końca przeszkadzają. Przeszkadzają mi tylko w momencie, kiedy podjęłam wyzwanie i nie było widać różnic, a naprawdę chciałam się postarać i nazwijmy to zaszaleć, zrobić sobie nie wiadomo jaki makijaż. No nie wyszło, ale mnie na co dzień takie cienie właśnie urzekają. To, że są sypkie, to tak naprawdę mi w ogóle nie przeszkadza, bo tak naprawdę to są moje początki z jakimkolwiek makijażem, więc takie delikatne cienie to dla mnie póki co podstawa. Umalowanie się nimi do pracy
fantastyczne. Zresztą ta druga paletka też jest bardzo delikatna, tam mam bardziej odcienie brązu i szarości. I też są bardzo delikatne, więc dla mnie to jest po prostu super, żeby po prostu przyzwyczaić się do pędzelków różnego rodzaju, nauczyć się jak tam je trzymać, jak się umalować. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce zacząć się malować cieniami, to Catrice jest tak naprawdę dobrym początkiem, żeby zacząć i żeby poćwiczyć. Dla mnie cienie Catrice to jest bardzo przyjemny produkt, zasługuje na ocenę 4,5. 4,5 zasłużone, to pół punkta za to jakieś tam, że może za słabe napigmentowanie, za to, że się trochę sypią i wypadają z rąk. Ale tak serio, że się sypią i że nie są tak dobrze napigmentowane i to są chyba jedyne minusy, które w tej paletce odnajduję. Ogólnie jestem z niej zadowolona i na pewno będę ją codziennie stosować. A więc tak, krótko, zwięźle i na temat a propos szamponu minus 417, czy jakkolwiek by się go nie czytało. Stosowałam go zaledwie dwa razy, bo na tyle starczyła mi ta próbka produktu. Raz zastosowałam go sam, bez żadnej odżywki. Dwa razy umyłam głowę, byłam z efektu bardzo zadowolona. Włosy miałam delikatnie puszyste, nie takie napuszone, ale widać było, że było ich więcej. Bardzo przyjemnie pachniał, nie był to intensywny zapach. Był to delikatny zapach, który sprawiał również dużo przyjemności w trakcie kąpieli. Bardzo fajnie się pienił, łatwo się go aplikowało i jak już mówiłam, przyjemnie pachniał. I powiem Wam szczerze, że efekty działania tego szamponu są także zadowalające, bez żadnych odżywek. Tak więc po pierwszym użyciu byłam bardzo zadowolona. Przy drugim użyciu użyłam tego szamponu razem z moją odżywką z Sayosa i powiem Wam, że efekt wcale nie był gorszy. Ten oto szampon bardzo dobrze współpracuje akurat z odżywkami firmy Sayos, znaczy z tą jedną konkretną odżywką. Aczkolwiek przy drugim użyciu szampon mi się już skończył, więc nadrobiłam trochę ilością odżywki, aczkolwiek i tak byłam mega zachwycona z efektu. Włosy miałam tak samo puszyste, gęste i nie widziałam żadnych ubocznych efektów, które widuję czasami w innych szamponach. W sensie włosy mi się po jednym dniu nie przytuściły, nie miałam łupieżu, nic mnie nie swędziało, włosy mi nie wypadały, było super. Więc wydaje mi się, że jeżeli ten szampon pojawiłby się gdzieś w sklepie i ja bym go zauważyła, to nieważne ile by kosztował, kupiłabym go. Oceniam go na 5. To taką mocną 5, ponieważ ma przyjemny zapach, przyjemną konsystencję, łatwo i przyjemnie i dosyć szybko się go aplikuje, dosyć szybko się pieni. Co prawda nie wystarczył mi na długo, ale wydaje mi się, że to tylko dlatego, że to jest próbka, która ma 40 ml, tak, 40 ml. I to było związane z tym, może gdybym miała pełnowymiarowy produkt, on na pewno by mi starczył na dużo, dużo dłużej. I powiem Wam szczerze, bardzo polecam. Mocna 5. I szczerze, Sayos i minus 417, moi nowi faworyci. No i na koniec Elantyl. Co tu dużo można powiedzieć o kremie, którego mamy 7 ml i możemy go przetestować tylko raz. Ładnie pachnie, ładnie się wchłania. I tyle. O efektach nie mogę powiedzieć nic więcej, bo najlepiej byłoby go stosować codziennie przez 7 dni. Ja go użyłam wyłącznie raz. Efektów żadnych. Po prostu przyjemność ze stosowania kremu. Pozwolicie, że nie wyrażę tutaj żadnej swojej oceny, bo tak naprawdę nie będę mogła w stanie ocenić jego skuteczności, a to tak naprawdę dla mnie jakaś taka podstawowa informacja. Więc w związku z tym, że była to tylko próbka i taki dodatkowy prezent od Biglossi, to będzie tylko tyle. Miły i fajny krem. O ile krem może być miły. To tyle w tym tygodniu. Cieszę się bardzo, że byliście ze mną znowu, że poświęciliście swój czas, żeby mnie pooglądać. Mam nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz, co sądzicie o kolejnym filmie, czy coś się zmieniło, czy coś jest lepiej, czy coś jest gorzej. Każdy z Waszych komentarzy będę sobie brała głęboko do serca.
Będę się starała poprawiać, jak tylko będę mogła. Dziękuję za wszystkie pierwsze subskrypcje. Jestem z nich bardzo zadowolona. Jestem Wam wdzięczna. Dziękuję Wam ślicznie. Brawo dla Was. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystkie subskrypcje. Mam nadzieję, że nie będziecie opuszczać żadnego z moich odcinków i że będziecie chcieli je oglądać. Jeżeli jest coś, jakiś produkt, o którym chcielibyście, żebym nakręcił odcinek, albo jakiś produkt, który chcielibyście porównać z innym, co też postaram się zrobić, piszcie śmiało. Ja będę kombinować jak tylko móc, żeby to zrobić. A teraz zapraszam Was już w niedługim czasie na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło, cześć! Teraz będę się macać po twarzy, bo jest tak milutka i ładnie